Klaudia, siedzisz? Siedzę. Wygrywasz 300 000 złotych zwrotu za zakup mieszkania znalezionego na obido.pl! Brawo! Nie wierzę. No, wygląda na naprawdę wielkie emocje. Tak, proszę mi wierzyć i tak było. Bardzo serdecznie gratuluję Pani Klaudio. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Rzeczywiście nie spodziewałam się zupełnie tej nagrody. Duże emocje i nigdy nic nie wygrałam, więc nie myślałam, że dojdę aż do finału nawet. Tym bardziej gratulujemy. Proszę przyjąć ten symboliczny czek. Dziękuję bardzo. No i życzymy, żeby się Pani dobrze mieszkało. Również, dziękuję bardzo. Ogólnie rozpoczęłam poszukiwanie mieszkania w październiku tamtego roku. Zajęło mi to około 3-4 miesiące. Przewertowałam kilka stron internetowych, no i w końcu natrafiłam na stronę Obido i znalazłam to wymarzone mieszkanie. Tylko w internecie. Skupiałam się jednak na internetowych poszukiwaniach. Głównie lokalizacja, jednak w Krakowie dość ważne jest to, żeby komunikacja i tramwaj, autobus był dość bardzo szybki dojazd do centrum, więc myślę, że to jest głównym plusem, natomiast także infrastruktura dookoła, czyli wszelkiego rodzaju sklepy, parki, wszelkiego rodzaju też place, więc myślę, że to było też głównym powodem zakupu. Natrafiłam na stronę Obido i tam dość mocno wybuldowana akurat była informacja o konkursie z RMF-em, więc stwierdziłam, że czemu nie, warto spróbować, warto zaryzykować. Oj nie, zupełnie się nie spodziewałam wygranej, wręcz nie dowierzałam, jak zadzwonili do mnie, że jestem w wielkim finale. Na samym początku zdziwiłam się, pewnie na pewno coś powiedziałam głupiego. Natomiast później, jak padło moje imię, że wygrałam, zwyciężyłam, to z niedowierzania, jak siedziałam, tak padłam na kolana. Po prostu nie docierało to do mnie cały czas, że to ja. Najbliżsi w ogóle nie wierzyli na początku. Myśleli, że żartuję sobie, robię im jakiś kawał. Natomiast po jakimś czasie w końcu dotarło to do nich. No i byli bardzo zadowoleni, bardzo mnie wspierali, cieszyli się razem ze mną.